Tomek, niezrealizowany plan z tamtego roku, cześć. Cześć. Mamy zrealizowany. No. Zobacz, udało się w końcu zmienić tę kierownicę. W tamtym roku było paskudnie z tym, co? No tak, ale SDS nie wytrzymał, tak? Pęk. No, w ogóle tam miałem problemy, bo nakrętki nie mogłem zdjąć. No, bo tam żeśmy klepali. Zacząłem rozwiercać, bo mówię, nie chciałem tego gwintu zepsuć, ani kierownicy. Czekaj, się zaraz pokażę, co tam zostało z tej nakrętki. Zobacz, Tomek, co ja z tą nakrętką tam wojowałem. Oj, ona zjedzona jest. Ale nie, ona miała zerwany gwint, ale chciałem ją jakoś rozciąć, żeby zobacz. Ona była w tym gnieździe kierownicy. No ja wiem, o co chodzi. To trzeba było wyjąć, żeby zbić kierownicę, nie? Ja powiem, że... No ale kierownica zdjęta. Jest nieuszkodzona, nic. Idealny stan. Ja powiem, że w tym wszystkim jest walka o kierownicę, około kierownicy. No. Bo wałek ja drugi znajdę, bo mam wałków pełno, na każdym szrocie. A kierownice na szrotach są zazwyczaj zdewastowane albo... połamane albo... A takiej niskiej chyba to już nie kupi, co? Nie kupisz takiej samej. Niskie kierownicy, teraz są te wysokie wszystkie, nie? Jakieś dziwne są. A to jest oryginał, mamy uratowany. Kapselek jest, wszystko jest. Gwint się udało też nagwintować. Będzie wszystko tak jak było. No. Nakrętkę się nową wróci. No tylko nakrętka 12 i podkładka. Ja powiem, że nawet gdybyś tutaj dał na 10 przegwintował, na mniejszy, to też by spokojnie trzymało, bo to tak się zaciska zawsze ten... Ten stożek. I tutaj wyleci ta tulejka. Będzie nowe gniazdo z łożyskiem. Tak. I to będzie już ten. Teraz ci pokażę. Trwalsze rozwiązanie. Bo zobacz, Tomek, ja mam też ściągacz taki, jak ktoś robi. Nic nie psuje. Aha, na gwint. To na gwint można wkręcić. Ale według mnie nie jest to dobre rozwiązanie. Ja powiem tobie dlaczego. Z gwintem? Bez gwintu lepiej to działa? Lepiej. Bo wiertarka udarowa, jak ktoś ją złapie, gdzieś na przykład ci się wiertło gdzieś wbije w ścianę, zauważ, że ono już udarnie działa. Ono musi mieć... Letki luz. Musi mieć gdzieś ten skok, gdzie się odbyć. Tak. A jak ty go naciskając mocno, tak. Do kierownicy masz mniejszy udar, jak robisz to z dystansem. Tak. Musi mieć po prostu jakiś ruch. To ja wiem. Na sztywno jak złapiesz wiertarkę... A jak dusisz ją, kurde, przykładowo w jakiś bloczek betonowy, nie? No. To ona praktycznie mały efekt robi. A jak robisz to takim zapasem, to... Dlatego według mnie wersja bez gwintu była lepsza, chociaż ta też mi zdjęła kierownicę, ale ta to w ogóle żadnej siły nie użyłem. W ogóle. Ona jak... Od razu spadła. Prawie, że. Jedną ręką wiertarkę, drugą ręką... To jest bardzo dobry pomysł na te ściągacze. Tylko no niestety, trzeba jakiś mieć materiał, który by nie pękał. Tylko, że w tamtych latach, wiesz, jak nikt nie myślał o takim ściągaczu tego typu, bo nie było wiertarek udarowych. W którym roku wyszły wiertarki udarowe? Już były chyba w latach 90. się pojawiały, ale kto je miał? Nie było samego SDS-a chyba, nie kojarzę. Były udarowe może wiertarki, ale normalnie wrzeciono, bo ten... Ale nie było tak o SDS, to weszło tak, nie wiem, u nas, nie wiem, może to 10 lat na pewno, 15 też na pewno już jest ten SDS, bo jak zaczynałem budować dom, to już te SDS-y były, nie? 20 lat temu na pewno już były, no. Bo miałem Boscha zużywanego. No ale 40 lat nie było tam. No nie, wtedy nie. Tomek, bo zobacz, tutaj jest taka tulejka. Taka jak tu jest w tym boku. To jest oryginał. To jest dorobiona na wzór. Ale my jej tu nie będziemy robić, tylko zrobimy coś takiego. Gniazdo. Obetniemy to. I to wspomnę. Tak. I takie coś damy. No i bardzo, no zerowo. No. To zobacz, jak tu jest dużo miejsca. Tak. Tu jeszcze spokojnie, jeszcze większe łożysko by mogło być. No, tu jest, to jest tak duże pole manewru. Duży kołnierz, że tu może takie kulfony można było naspawać, że i tak by one nie tarły tą kierownicą. Ale no, jak jest łożysko z SDS-em, to lepiej dać łożysko. Jak jakąś tam tulejkę plastikową ślizgową, tutaj gdzieś wilgoci złapie, nie ma jak przesmarować, a na łożysku będzie ci to chodzić. No tak. Tym bardziej, że jest kryte pierścieniem RS-em, tak? RS? Tak. No. W SDS-em, zrobił do tego SDS-a. Tomek, widzę, że nowe klucze masz jakieś fajne. Co? Nie no, wziąłem ten klucz 24, bo to jest idealny klucz do napinania pasa. No ja powiem, że w Bizonie wszędzie 24. Wszędzie napinasz pasy, a tam jest czasami taki mały ruch i weź na mały ruch przekładaj klucz. Jak masz to tam pół obrotu, to jeszcze ten, nie? Ale czasami masz 30 stopni, musisz tylko wykonać.
to lepiej taki klucz wziąć z grzechotką do napinania pasów. Zjato, także będzie dobrze. Średnia klasa premium. No tak, tak to wygląda. Dodatkowa centka. Tomek, to jest robiony łomik. No. Na wzór według oryginału z natoczeniami. No, no. Ja powiem, że tu średnica jest taka, akurat znalazłem gdzieś na złomie taki wałek, był w jakiejś maszynie. Aha. I pomyślałem, że to będzie stal gatunkowa, wiesz? No, no. Taki... Nie no, widać, że to jest to. Widzisz, że ona nawet nie chce zardzewieć. O, zawroćka, idziemy przymierzyć, jak to będzie. No tak chyba jej nie włożymy. Czekaj, od początku. A ja myślę, że to jest zaznaczenie. A, i tą zawleczkę, czy z tej strony, czy z tej? To się rywa. Nie wiem, czy ta zawleczka nie za mała, bo ona jest od tych, od palców. No, no, to trzeba pod kątem ją wtedy wciskać, wiesz? No. Chyba będę miał większą, zobaczymy. No na snowa to ją będzie ciężko włożyć, jakby była rozrobiona no. Trochę. Chyba mam troszeczkę większą, nową zawleczkę. Tylko najlepiej to ten łomik z tej strony mieć zawleczkę, bo jak jest header, to tam jest ciężko podejść. No, no, to o. Nie, ja mówię, że z tej. A, z tej. No bo tu zawsze jest łatwiej. Tak, bo osłony, tu mam osłonę, jest od napędy, ja. To trzeba przełożyć go wtedy. Tu nie było w zestawie łomika właśnie. Nie wiadomo, gdzie ten łomik się podział. A ten łomik to jest... Do natoczenia miał specjalnego klucza, nie? No. Do cofania, nie wiem, czy to jest klucz do cofania gardzieli. Masz jest, duży klucz? Klucz jest. Tak jest klucz, to zaraz jest przełomik. Żyto. Jeżeli jak będzie tak padać, to żyto będą leżeć. Będą żyto leżeć. Więc może że będą się pchały. Troszeczkę większą zaleczkę. Zaraz zobacz. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Z tamtej strony? Tak myślę, że z tej strony, wiesz dlaczego? A, żeby nie wypadła. Tak, bo tu grawitacja, nie? O, teraz jest oryginał, tylko żeby nikt nie podprowadził. Cholera jasna. No z takimi rzeczami, jak zobaczę, coś nowego się świeci. Kombaj zostanie gdzieś na noc zaparkowany, bo zjazd będzie daleki, to wiesz. No się rzuca w oczy, bo ma inny kolor. Jakby był czerwony, przypylić. Trzeba kupić jakiegoś spraya i przypylić. RAL 2002? No właśnie nie mam takiego spraya i nie pomalowałem. Mogę go pomalować na błękitny kolor. Ja wszystko na niebiesko maluję. Aha, przechodzisz na rekorda. No to... 50-15 kupisz RAL, ale RAL 2002 nie kupisz nigdzie. A gdzieś tu w puszce jest ten. Co jeszcze tam... jest to, żeśmy malowali w tamtym roku. Ten rozdrabniacz sobie kupowałem, rozdrabniacza. I ta biała, biele sygnałowa też powinna gdzieś być. No były te puszki tutaj kiedyś przy tym murku. A, tutaj przy filarze w tamtym roku. Tylko, że mróz, nie wiem czy mróz nie popsuł farby, wiesz? No wiesz, no co ty chce zrobić. No. Dobra, mamy łomik. Jest. Tomek, jak sytuacja? No nie, no teraz to tak. Patrzę, o. No nowe to szczegóły zadbałeś. Tutaj mamy kierunkowskazy, tak? Prawy, lewy. Sygnał nie trąbi? Jeszcze nie. Nie, tu jest włącznik dobry, coś jest na dole. Albo bezpiecznik, albo sam sygnał jest zepsuty. Ja to później sprawdzę, co się stało, że nie trąbi. Nie, no luzu nie ma. Stabilnie. Nic nie ma. Ja tego łuską musiałem wbić. Stabilnie, sztywno jest. O, może sobie już w tamtych czasach pomyśleli, żeby kierownicę regulować, nie? No. Wiesz, jeżeli się bardzo wychylasz do zewnątrz, tak patrzysz, to możesz tak, jak wysiadasz, tak jak w ciężarówce, wiesz? Otwierasz tę kierownicę, blokujesz, masz fajnie, wsiadasz w fotel, wsiadasz, cyk i już jedziesz, nie? I za każdym razem wysiadasz, luzujesz, wsiadasz, kręcasz i o to chodzi. Nie no, żarty żartami, fajnie jest. Fajnie jest, no takie szczegóły można powiedzieć, a po co ci to potrzebne, bez tego też będziesz kosił, nie? Znaczy powiem tobie, no, Tomek, że tam jeszcze tą stacyjkę trzeba wymienić, bo ona... Nie, ona bierze prąd, wiesz, bo jak ja tutaj trzymałem, złapałem za to... No to pociągnij kluczyk, zobacz co będzie, wyjmij połącz, ale prądu żeś nie wyłączył chyba. No nie. Nie słyszysz? Nie, nie, bo żarówki się świecą. Nie, jest prąd. No i teraz weź pociągnij, jest gaz pozycyjny. Cały czas się świecą, musisz... Jest niedokręcona, wiesz?
Nie, stacyjka jest długa. Teściu mi dał. Teściu. Teraz pociągnę. I się spali? Wali, wali, wali. O tym mówiłem, że kurde, stały prąd jest gorszy jak dzienny. Kopnęło, co? Tak. Czyli jakby tu było 24 jeszcze może jest bezpieczne, a jakby no. było... Nie, to jeszcze więcej, raz tyle 40. To jest więcej! To się indukuje w alternatorze napięcia, jak wyłączasz prąd, to wtedy lecie go cię kopie. Tak? No kurde, jak przez jajka by, kurde, dobrze, że tykiem się jakby przez jajka poszło w fotel, to wiesz co? Oczy, kurwa, że jak zapałki by się zapaliły. I... Nie no, jest ładnie, pulpit jest ładnie zrobiony. Fajna naklejeczka, nie. takie naklejki były już późniejsze. Ja tak wymyśliłem, takie logo, tam, że to taka pusta przestrzeń jest, mówię. Powinno być to jakieś logo, co? Ursus? Nie, Ursus kierownica jest Ursus, nie? FMZ. Nie, ale teraz widać o... Nie, no nie, ja nie dokręciłem jej, nie? Ale jest stabilna. Stabilna wtedy takie puk, 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 takie... Znaczy to takie jest nerwujące, znaczy się, tobie. Jak wstawałeś czy coś, to przeskakiwała, nie? Bo tak to jak się kosiło, kosiłem tego, to ja tego tak za bardzo ten... No. Na pewno będzie lżej chodzić kierownica. No, bo to tarcie tam trochę było. No. Fajnie jest porobione, więc pięknie. Kierownica. Kierownicę można opalarką troszeczkę. Ale nie, ona jest ładna i nie trzeba jej. Nie, nie? Nie. Jak zmatowiana. Ona jest naprawdę bardzo ładna. Zmatowiana była. W 60 taka kierownica była i w mojej 80 też taka kierownica była, nie? Czapka ale, była taka. No, ale pękła, ja wysoką zmieniłem, nie? No ale w kombajnie wysoka kierownica to jak, kurwa, tak? Kurwa, by ręce trzymał? Co? Będą myśleć. No, tym bardziej, że na stojąco czasami się kosi. Czasami jest taka sytuacja, ostrożność, wiesz? No. Jak kombajnista stoi na kombajnie, to znaczy, że włączył automatycznie, znaczy się samą regulację podnoszenia headera. Wiesz, bo wtedy patrzysz na kosę, nie? I patrzysz, że tego cych do góry, nie? Wiesz, headerem, nie? Jak robot wtedy robisz, nie? Jak to Mateusz na filmie powiedział, że w Bizonie to trzeba o wszystkim myśleć, tak? No. A John Deere to praktycznie on robotę robi, nowy John Deere. No to już nie musisz myśleć, on sam wjeżdża w łan, kosi ci, kurde, GPS blokuje, kurde, i ani nie wyjedziesz, ani nic, nie? To wszystko, wiesz, włączy, no, przenica o zima, się kombajn sam ustawi i koniec. Po prostu jedziesz, możesz sobie walnąć telefon, popatrzysz sobie na telefon, wyjeżdża z łanu, nawrócisz i tego, ciach, wjeżdża i dalej sobie jedziesz, tak? No, tak słodko nie jest, bo są nieraz bruzdy, wiesz, z oprysków. Ale to też trochę jak czasu... Jak są bruzdy z oprysków, to potrafi chwycić, wiesz? Ale to też trochę czasu zajmie, żeby to wszystko pojąć. Ten komputer opanować, to wszystko trzeba trochę poświęcić czasu. Nie, no trzeba mieć jakieś tam, wiesz, jakieś szkolenie, coś tego, bo to trochę kurde... nad tym posiedzieć, się zaznajomić. Ktoś, kto się nie zna na tym, może wejść i popsuć po prostu. Może, coś może. No, coś poustawia, nie takie ten, no to jest też... Ja tam jakbym tutaj wziął i tą groć tutaj z tyłu gumowym młotkiem to wtłuc, wiesz? Do środka, czy do góry tak wyprzeć, jak mówiliśmy wcześniej? Można tam podeprzeć, ale to się nie wyprostuje na pewno to zgięcie. No. No zobacz, tutaj gdzie ta szybka za... Tutaj chyba się... Ja nie wiem, co tu się działo, że aż taki brzuch jest. Kombaj leżał na plecach. Ale to zobacz, to. No to tak, czy tam coś z górniku było? Padło? Nie, raczej nie. Nie mogło też coś być, że było w zbiorniku i włączyli kombajn i to tu wypchło, bo to jakoś tak dziwnie jest zgięte. Dziwnie, albo czymś przycisnęli z góry, nie wiem czym. Bo ktoś powiedział, że to trzeba mieć naprawdę zdolność, żeby tą grość pogiąć. Mówią ludzie, że różne kombajny złomowali, ale jeszcze nie... przywieźliśmy go tak przecież, on był taki, nie? No. Przecież zobacz, tutaj tak jakby coś wypchnęło, tu coś jakby wylazło. Aż. Bo ta też szkiełko na pewno nie jest oryginalne, nie, bo są śruby szły. Nie. Nie wiem, jakby coś uderzyło i to po skosie, wiesz? Bo to nie jest równo, no, tylko po skosie, wiesz? Mi się wydaje, że coś leżało w zbiorniku, ktoś włączył kombajn i to musiało tu pchnąć. Tak mi się wydaje, że coś było w zbiorniku. A chodź zobaczymy, jak to tam wygląda ten ślimak. To jest zamknięte, nie? Ale... Co, nie, czy to się nie mogło urwać? To się nie urwie. Nie wiadomo właśnie, bo patrz, bo z tego co Adrian, mój brat, mówił, że jeżeli ten kombajn ma nieduży przebieg, dlaczego jest ostry ślimak? Aha. Tak,
On to wyłapał, mówi, kurwa, przecież tamten dużo więcej wytłukł, a nie ma takiego ostrego ślimaka, jak tutaj jest. Zjedzony prawie, nie? Zjedzony. I Adrian to wyłapał i mówi, że to raczej nie jest oryginalny ślimak od tego kombajnu. Mógł ten ślimak wcześniejszy pęknąć, albo coś się z nim zrobić i po prostu ten ślimak wziął tak, uderzył. Mhm. Ale to dziwne, że przez całość, nie? No dziwne, że tu gdzieś z dołu, tam idzie do góry. Wiesz co, to też mogło się tak stać, bo mi to nie, ten daszek bo mi tym daszkiem nie, jak... Bo mi to nie pasuje, żeby daszek tak zgiął w tym miejscu. Czemu daszek tu by zgiął na dole? No okej, okay. Ale czemu daszek by zgiął tu u góry? Tu? No tutaj... No to dziwne, że to tu się tak nie poddało, jak środek zbiornika, tak, nie? Właśnie. Co prawda tu jest trochę wklęsły, ale to trochę, minimalnie. I też jak jestem na dole, to wydaje mi się, że ten balkon, co tu jest, nie? No. Że jest minimalnie w dół. Aha. Tak patrząc, wiesz? No to zobacz, jest chybotliwy. No ten balkon, ale ten podejść z balkonu, wiesz? Chodzi mi o ten... A tu gdzie stoimy? Tak, tam dalej, o gdzie ta bańka z wodą stoi. Że on trochę pieje delikatnie w dół, nie? Aha. No wiesz, no nie do końca są znane losy, gdzie on w jakich rękach był, kto, jak, co tam. Jest koszący, jest w pełni sprawny i jest w dobrym stanie, no ale każdy, no nie ma się co czarować. Kombajn, który blisko będzie miał 40 lat, nie ma co wymagać ideału, może być po prostu doszykowany lub kurde zaniedbany, nie? I, no, i to tak to jest. Mamy, Tomek, złożony dzisiaj ten filtr. No tu zobacz, jak ładnie. Trzeba zalać, bo ty chciałeś najpierw wodę zalać, nie? Zobaczyć, czy nic nie cieknie. No ja bym wodę zalał, kurde, później bym upuścił tam z 15, 12 litrów bym upuścił tej wody, dolał koncentratu. No to trzeba wężem nalać wody i zobaczyć, czy gdzieś nie cieknie. Tylko żeby nie przelać, bo jak się przeleje, to będzie wtedy doszukiwać. Nie wiem, wiedzieć, czy to cieknie, czy co. Wiesz, o co chodzi. Żeby nie przelać. No bo jak polejesz tu po chłodnicy, tak po wszystkim. Wolniutko przez ten termostat tam przychodzi, takie syczenie jest, wiesz? No. Bardzo wolno trzeba czekać. Nie, no nalać do pełna chłodnicę, niech to się tam postoi, to się tam ułoży. No, jak się odpali, to on się szybciej odpowietrzy. Oczywiście. Pompa, wirnik, obiekt popchnie i wiesz. Rozgrzeje się, termostat puści. No, Tomek, już mamy noc. Ja schodzę. Jak chodzi, do nocy. Ty do tych bizonów. No były. Wywalają wariator, wszystko, kurde, chyba nie wiem, wzmocnioną pompę dają. Był albo... przecież bizon super, pokazywałem ci 50-56 z literką H. No właśnie. Miał dodatkową chłodnicę oleju. Z czarnym pasem dookoła. Tak. Były takie konstrukcje. Co tam, kurde. Wtedy nie było wariatora, nie było tego, no. Była tutaj po pompa, hydro tutaj przewody szły. No nie o to chodzi, że u nas się nie robiło, bo u nas się nie znali, czy coś się znali, czy się nie znali. U nas bardzo dobrze, te inżynierowie to wszystko bardzo dobrze się znali, tylko to wszystko się rozchodziło o pieniądze, o nic innego. Mhm. Jakby wiadomo, były większe pieniądze, większy nakład, więcej pieniędzy by brali z Polski, właśnie z Polski, od rolników polskich i tak dalej, jakieś grubsze pieniądze za te kombajny, no to wiesz, to wtedy by było stać i kurde doinwestować, wtedy staty by były, ale te kombajny byłyby droższe. No pewnie. No to wiesz, mierzyli siły na zamiary, co z tego, że naprodukowaliby kombajnów drogich z statami, jak rolnicy by ich nie kupili. Mm-hmm. A to już chodziło w latach 80, koniec 89, żeby to normalnie rolnik, który tam gospodarzy na 20 paru hektarach, żeby sobie kupił bizona na własność, tak? Tak. Bo kółka rolnicze też były wtedy oblężone, do kółek, do PGR-ów dawali te bizony. No wtedy jak ktoś miał bizona, to był gość, tyle miał. No to ja ci powiem, że to jest takie, jak byłem dzieciakiem, takim jak mój Dawid jest, nie? To moim marzeniem było, jak miałem 6-8 lat, kurwa, moim marzeniem było, żeby mój ojciec miał takiego bizona, żeby mój ojciec miał takiego Ursusa. Ja innych maszyn nie znałem, no później teraz mój brat może 9 lat młodszy, on może John Deere, bardziej mu się wtedy, wiesz, bizony to przeżytek, bo na okrągło to widział, nie? Mm-hmm. Bo lepsze idą mnie Holandy, lepsze John Deere, bo lepsze ten, nowsze. A człowiek, kurde, to takie jakby ci powiem, że takie marzenia wtedy były, żeby mieć bizona, żeby mieć ciągnik Ursusa dużego, ciężkiej serii, prasę kostkującą, takie rzeczy, no. Jak miałeś bizona, dużego Ursusa i prasę kostkującą, to byłeś taki bamber, że... Tak jest. To już było, wiesz,
haj, jakby ci powiedzieć, no wysoko, no. Tu odrzutnika też nikt nie ruszał. Widać, że jeszcze jest fabrycznie zaklepane, zamalowany gwint. Mhm. No, nakrętka. A tu właśnie w longu, z tej strony łożysko się wysypało. Wiesz, bo to koło jest zdjęte i obudowa jest zdjęta. No to zobacz, to na eksport poszedł kombajn, że się łożysko wysypało po 2-3 latach, a ten chodzi ile lat? 34? Może miał jakąś wadę, wiesz, bo to rok 70 rok. Piąty. 75, a to jest 88, to jest, no, wiesz, to jest 12-13 lat różnicy, tak? No. No. Tylko, że tamten miał większy zbiornik, kurde. No. Może poprawili jakość przez 12 lat tych jakość łożysk, bo to, nie wiem, kto produkował wtedy łożyska, Kraśnik produkował, czy... No nie wiem, czy oni tam dodawali. Mówi, że jakieś inne kupili, że to na eksport, że jakieś super ekstra. Spakowali coś, czort wie co. Albo Chińczyki. Nie, no mogli jakieś słowackie, czechosłowackie jakieś mogli wpakować. Może myśleli, że lepsze. Może japońskie. Myśleli, że jak z eksportu to lepsze, a Polska by na eksport dawała, wiesz, starała się robić jak najlepsze rzeczy, a my dostawaliśmy gorsze jakościowo rzeczy. Cały czas byliśmy oszukiwani. No tak, no to... I do dzisiaj prawdopodobnie jesteśmy. Także nie maletko. Tomek, zobacz, podstawa jest gotowa. Ładnie wygląda. Tylko, że wyszedł czarny mat. Nie miałeś. Ładnie. Nie było akurat na warsztacie czarny. Nie wiem właśnie, jak to będzie na brudzenie wpływało. Ale to nie będzie tragedii. Mhm. Osobiście wolę czarny połysk tutaj. Mhm. To może skądzie chodzić. Ładnie chodzi. Tak. I tu jest łożysko Tomek 6005, to jest najmniejsze łożysko po zewnętrznej części, które ma środku 25, ale z tej takiej bym powiedział zwykłych łożysk. 6005. Bo te 6905 to ono było specjalne łożyska, to już jest łożysko takie, bym powiedział, bardzo popularne. Mm-hmm. 6005. Bo można też było dać 6205. Wtedy, mm-hmm, wtedy by musiała być minimalnie większa ta tulejka. Nie, jest dobrze, kierownica to przesłania, jest dobrze. Tak. Nie, no, skoro była tulejka tekstolitowa i wytrzymywała to łożysko, to spokojnie. Mhm. Tym bardziej, że są łożyska przecież w kolumnie kierowniczej. Tam następno, zaraz za tym, za przegubem jest łożysko wstawione. Tam jest chyba 6205. A dlaczego oni tu tulejkę zastosowali? Mi się wydaje, że to chyba łatwiej było montować. Szybciej może, bach, bluz. No z początku myślałem, że zrobili tulejkę, że w razie się łożysko zatrze, to ktoś straci sterowność, nie? Aha. Ale przecież łożysko, 20 cm od tego jest łożysko fabrycznie, aha, założone, drugie. Z drugiej strony przegubów. Może bali się, że tutaj właśnie one bez kabiny stały, a część kombajnów nie była garażowanych na zimę. Aha. Że to wszystko pod chmurką, ta kierownica. No ale tu przychodzi kielich i tak tu woda nigdy nie dojdzie. No właśnie. Ona jest tak zakryta, to łożysko, że choćbyś nawet wodę lał, to tutaj by ciężko było wodę wlać. Nie wiem, trzeba by było się zapytać inżynierów. Mi się wydaje, że to było taka trochę technologia. Taka była, bym powiedział. Powiem ci tak, może. Tanie rozwiązanie, bo. Łożysko było droższe jak kawałek plastiku przetoczonego. Bo tu jak tak się patrzy, to i tak jest takie, widać dużo takich, bym powiedział, archaicznych rozwiązań, jakieś tam, wiesz. Chociaż ja nie wiem, czy to dziś się nie robi, o, na przykład jakieś zawleczki, podkładki, stworzonki, takie, wiesz, to takie jest... A czy dzisiaj robią w nowoczesnych kombajnach, tak? Tak, że tu stworzeń, tu jakiś stworzeń, tu jakiś ten, nie stworzeń, tylko jakieś zawleczki, to tak prawie, wiesz, jakby prawie gwoździami połatać, nie? No, a i na kole nie ma luzu, nie? Nie ma, to wiesz, to jest porządne koło. No. Znaczy patent, jaki był tu zastosowany, to był bardzo kontrowersyjny, aby ktoś to zobaczył, jak to było zrobione. Pamiętasz, Tomek, jak to było zrobione? Tak. To by krytyka była, zwariowali. No. Już go, chyba Pakistan. No, ale to... zdało egzamin, jeden sezon chodzi, nie ma. Nie huśta się. No. Nie, bo możemy powiedzieć, był po prostu luz, tam był wieloklin chyba, nie? Czy były dwa? Jeden chyba. Jeden był. Jeden klin. Jeden wpust. Tak. I te koło po prostu po założeniu nowej tej tulei się dalej kibotało, nie? Mhm. No to ja dałem na wał, założyłem taką ciągliwą folię. Tak, ciągliwa folia plastikowa i nabite na folię. I żeśmy ledwo to wbili. No ciężko było wbić. Ojej, ciężko właśnie było. Ledwo żeśmy wbili. Było ciężko, żeśmy się napocili przy tym na pewno. I teraz jest w nawale, między metalowymi częściami, można powiedzieć, folia to jest chyba ta HDPE, ona jest dosyć mocna, ta folia.
Wiesz, no, jaka to jest, że jej ciężko jest rozerwać. Tak, ona jest ciągliwa taka, jak chcesz rozerwać paczkę. To weź na przykład, to jak ci przyśle na przykład ten, co to chyba, są takie paczki, te żółte, oni, taki czarny worek, a zwierzchu żółty. Tak. Że jak paczka przyjdzie, niby woria, niby worek, nie? A spróbuj to rozerwać. Tak, jak się ciągnie, nie? Ciągnie się, jak zanim rozerwiesz, to rozciągnie się z 5 cm. I właśnie taka, takie rozwiązanie tutaj, no to jest mniej więcej tak, jakbyś wziął między dwie metalowe tuleje, wsadził plastikową. A co, tulejkę. Nie usztywnisz? Usztywni, no widzisz. Jeszcze ją wbił na siłę. Tak, zdało egzamin. To, co wystało, żeśmy wycięli tym nożykiem. No, jest to, a jakbyś chciał teraz co, wał wymieniać? Wymienisz wał i też nie wiesz, czy będzie spasowany dobrze z tuleją. Nie, bo nie wiadomo, czy, jaka tam tolerancja była, nie? Ja podejrzewam, że jakbyś kupił nowy wał, to mógłby być nawet na nowej luz. Wątpię, żeby to, wiesz, jak to dzisiaj jest. To nie jest fabryczne części, że to wszystko idealnie pasuje. Zgadza się. Jest tak, kurczę, że o jakieś tam setne mogą się pomylić, nie? Tomek, jak sytuacja? No nie, no teraz to tak. No. Patrzę, o... No, nawet to szczegóły zadbałeś. Tutaj mamy kierunkowskazy, tak? Prawy, lewy. No. Sygnał nie trąbi? Jeszcze nie. Nie, tu jest włącznik dobry, coś jest na dole. Albo bezpiecznik, albo sam sygnał jest zepsuty. Ja to później sprawdzę, co się stało, że nie trąbi. Nie, no luzu nie ma. Stabilnie. Nic nie ma. Ja tego luzu musiałem wbić. Stabilnie, sztywno jest. O, może sobie już w tamtych czasach pomyśleli, żeby kierownicę regulować, nie? No. Wiesz, jeżeli się bardzo wychylasz do zewnątrz, tak patrzysz, to możesz tak, jak wysiadasz, tak jak w ciężarówce, wiesz? Otwierasz tę kierownicę, blokujesz, masz fajnie, wsiadasz w fotel, wsiadasz, cyk i już jedziesz, nie? I za każdym razem wysiadasz, luzujesz, wsiadasz, kręcasz i o to chodzi. Nie no, żarty żartami, fajnie jest. Fajnie jest, no takie szczegóły można powiedzieć, a po co ci to potrzebne, bez tego też będziesz kosił, nie? Znaczy powiem tobie, no, Tomek, że tam jeszcze tą stacyjkę trzeba wymienić, bo ona... Nie, ona bierze prąd, wiesz, bo jak ja tutaj trzymałem, złapałem za to... No to pociągnij to, czy zobaczy co będzie, wyjmij połącz, ale prądu żeś nie wyłączył chyba. No nie. Nie słyszysz? Nie, bo żarówki się świecą. Nie, jest prąd. No i teraz weź pociągnij, jest gaz pozycyjny. Cały czas się świecą, musisz... Jest niedokręcona, wiesz? Nie, stacyjka jest...